W dzisiejszym odcinku prezentacja magnetofonu Unitra ZRK MK121 i próba go odpalenia. Magnetofon zachowany w stanie bardzo dobrym, nienaprawiany. Kompletny i co najważniejsze, pewno działający. Magnetofon jest magnetofonem monofonicznym. Co ciekawe, w magnetofonie mechanizm głowic i rolki dociskowej jest wysuwany na dźwigience. No to czas zajrzeć do środka. Magnetofon jest zasilany 5 bateriami R14 bądź z zewnętrznego zasilacza, który podłącza się pod środkowe złącze z boku. No to zaglądajmy. Głośnik produkcji Tonsil. Układ wzmacniacza mocy na tranzystorach. AC178 i drugi prawdopodobnie 177. Mechanizm widać, że jest działający. Niestety pasek nadaje się do wymiany, jest zbyt rozciągnięty. Jest luźny, niestety. Ale zobaczymy, czy się uruchomi. No to składamy i odpalamy.
Do próby odpalenia posłużymy się zasilaczem laboratoryjnym ustawionym na 7,5 V. Podłączymy się pod wyjście od baterii. Jako podstawką posłużymy się radiem Koliber. Widzimy, że magnetofon działa. Pobiera 82 mA prądu. Ale pytanie, czy odtwarza kasety? Jako demo posłużymy się taśmą demonstracyjną wydaną przez Unitra Lubartów. Magnetofon działa. Serdecznie witamy w imieniu zakładów wytwórczych magnetofonów Unitra Lubartów w Lubartowie. Producenta prezentowanego Państwu radiomagnetofonu stereofonicznego. Oczywiście magnetofon jest wyprodukowany w ZDK. Mamy nadzieję, że odtwarzanie znajdujących się na tej taśmie nagrań pozwoli wszechstronnie zademonstrować walory tego radiomagnetofonu. Na początku eksploatacji prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz sprawdzenie i wyregulowanie radiomagnetofonu. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część tego testu przeznaczona jest do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku, a sygnał zapisany w prawym kanale powinien być słyszany w prawym głośniku. Oczywiście magnetofon jest monofoniczny, to w przypadku podłączenia głośników zewnętrznych należy zamienić miejscami wtyczki kabli głośnikowych wetknięte do gniazdek w radiomagnetofonie. Kanał lewy. Kanał prawy. Następnie sprawdzamy zgodność fazową kanałów. W tym celu prosimy najpierw rozstawić głośniki w odległości co najmniej 2 m i lekko obrócić je ku sobie. Nastawić w przybliżeniu jednakową głośność w obydwu kanałach i zająć miejsce równo odległe od obu głośników o mniej więcej 2-3 metry. Usłyszą Państwo teraz 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników sygnały pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka, natomiast pozostałe z kierunków zewnętrznych.
Jeśli wystąpiła przeciwna lokalizacja dźwięków, należy odwrócić połączenie przewodów w kablu jednego z głośników przez przelutowanie. Z kolei prosimy dokładnie wyregulować zrównoważenie, czyli balans kanału. Jak widzimy, magnetofon działa. W międzyczasie nie były dokonywane żadne naprawy, ale można było zaobserwować, że rolka niestety coś ją doskwiera, że ma problemy z nawijaniem taśmy. Prawdopodobnie to jest kwestia tego paska, więc w najbliższym czasie magnetofon na przegląd, konserwację i na pewno będzie działał kolejne kilka lat. Dziękuję za uwagę.